Rowerzyści inauguracyjnie przejechali wiślaną trasę rowerową razem z prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim. Początek trasy na ulicy Saperów w sąsiedztwie jednostki wojskowej, a zakończenie trasy przy Flisaku, gdzie nie zabrakło rowerowego posiłku i rowerowego termosu w nagrodę. No pamiętam, panie prezydencie, jak jeszcze tutaj kiedyś zimą byliśmy i pan tłumaczył, jak ta trasa będzie przebiegała. No generalnie całą tę inwestycję zrobiliśmy tutaj przegląd. No dzisiaj może nie takie otwarcie, bo ona już jakiś czas istnieje. Czuje pan, że w końcu udało się to zrealizować do końca? Tak, jestem zadowolony. Ścieżka to jest trakt spacerowo-rowerowy. To nie jest klasyczna ścieżka rowerowa. Z tej racji, że przebiega przez tereny prawem chronione, czyli przez, można powiedzieć, najładniejsze tereny nadwiślańskie po skarpie nadwiślańskiej i tu z tyłu za moimi plecami przez las garnizonowy, więc skarpa nadwiślańska jest częścią krajobrazu chronionego Natura 2000, a z tyłu las garnizonowy jest pod opieką konserwatora, więc te niespełna 4 km traktu pieszo-rowerowego to było najtrudniejsze odcinki, można powiedzieć, w Grudziądzu, jako że trzeba je było zabezpieczyć na skarpie, wiadomo, i murkami oporowymi, i są specjalne takie gabiony, czyli takie kamienie polne wyłożone i umocowane, żeby zabezpieczyć. Są punkty widokowe, tak? Są punkty widokowe w najładniejszych miejscach. Słowem, jest to miejsce, które powinni i spacerowicze, i rowerzyści jak najszybciej odwiedzać i jakoś się wspólnie tutaj bezpiecznie czuć. Jedni drugim powinni zwracać uwagę na jakieś tam korzystanie z tej ścieżki. W trakcie imprezy przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowe Grudziądz również zaakcentowali swoje zdanie na temat grudziąckiej wiślanej trasy rowerowej. Na początku przejazdu pojawiły się karteczki z napisem „Wiślana trasa spacerowa”. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia odcinek rowerowo-pieszy jest zbyt wąski i nie do końca gwarantuje bezpieczeństwo przejazdu. Wiślana trasa spacerowa czy rowerowa? No bo tutaj wywieszki, no ale sam prezydent powiedział, że wiślana trasa spacerowa. Tak, pan prezydent już się uczy troszeczkę od nas i widzi, że zrobił coś nie tak. Tak naprawdę inwestycja nazywa się rowerowa i pieniądze zostały pozyskane na wiślaną trasę rowerową i na turystykę rowerową. Natomiast prawda jest taka, że ta droga spełnia jedynie wymagania dla pieszych. Natomiast za rowerzystów. Czyli nie do końca wam się ta ścieżka trasa, tak spacerowy podoba? Spacerowy jak najbardziej. Jeżeli tak jak w nazwach sobie tutaj na naszych plakatach wiślana trasa spacerowa, gdyby to się tak nazywało i pieniądze były pozyskane na turystykę pieszą, nie mielibyśmy żadnych zastrzeżeń, naprawdę ładna, piękna, widokowa. Tutaj jest ta wiślana trasa rowerowa, takie napisy się pojawiły, ale wczoraj, panie prezydencie, była rowerowa masa krytyczna i chwalą. No, ulicę Konstytucji 3 Maja. No, aż żal, że pana tam nie było. Ja nie mogę być wczoraj na masie, masa krytyczna nie służy na chwaleniu czy naganie, ma tylko służy. Ona pokazuje różne inwestycje i właśnie te ścieżki rowerowe, te podjazdy, no będzie jutro materiał się ukaże. Ogólnopolska akcja informacyjna, która mówi mieszkańcom, że rowerzyści mają swoje prawa, o, temu to służy. Natomiast, jest w mieście coraz więcej ścieżek rowerowych. Ta trasa, którą dzisiaj oddajemy, no nie ma tu żadnych schodów, tu panowie z tego Stowarzyszenia Rowerzystów, oni są przeciwni. A jak pan się spyta czemu, to ja powiem, wszystkiemu są przeciwni. Co by pan nie wymyślił, to są przeciwni. Tu nie ma, namalowane są schody, jak pan pojedzie rowerem, to nie ma ani jednego stopnia. Wszystko jest przygotowane dla rowerzystów. Składa się z trzech części asfaltowej, w lesie garnizonowym jest gruntowa, utwardzana i również jest kostka specjalna, ale nie frezowana, czyli gładka. Jestem bardzo zadowolony, wykonywała to firma skańska przy pomocy naszej podwykonawcy, naszej grudziąckiej firmy Delta i pracownikom i skańskiej i Delty składam podziękowania. A co sądzą o bezpieczeństwie przejazdu sami rowerzyści, w tym przypadku jadący tym odcinkiem razem z dziećmi? Jak podobał się przejazd tą trasą nową? Jak dla mnie z wózkiem, trochę za ostre zakręty, ale tak to przyjemnie. I tak bezpiecznie, niebezpiecznie, bo tutaj zdania są podzielone, a pan jako tak powiem, no praktycznie mógł to sprawdzić. Jak najbardziej, praktycznie można było sprawdzić i powiem panu, że to nie zależy od ścieżki rowerowej, tylko od osoby, która jedzie akurat rowerem. Czyli zachowanie na drodze. Jeśli ktoś potrafi się zachować, będzie bezpiecznie. Co o grudziąckiej wiślanej trasie rowerowej myślą uczestnicy przejazdu? Jak podobał się przejazd trasą rowerową? Bardzo ekscytujący. Jechaliśmy szybko, trasa była naprawdę ekscytująca, bo z górki. Ciekawe. A jak na jakimś tarasie widokowym państwo się zatrzymali, bo tam po drodze są takie punkty, gdzie można podziwiać tutaj Wisłę, brzeg? Jako starzy Grudziądzanie znamy te pejzaże, w związku z tym nie zatrzymywaliśmy się ze względu bezpieczeństwa, bo za nami jechali uczestnicy
wycieczki. Bardzo fajnie, fajne krajobrazy można było podziwiać. Taki pierwszy, bo tam też są takie tarasy widokowe, gdzie można stanąć, odpocząć, jakby ktoś się zmęczył, no i popatrzeć na Wisłę. No już tutaj wcześniej jeździłem i nie wiedział, że tak fajnie będzie w efekcie końcowym wyglądać. Podobał się przejazd? Podobał. To pierwszy raz, czy już tak wcześniej tutaj, no bo ona już istnieje jakiś? Już jeździłem wcześniej i bardzo podobało mi się to. Całą trasę przejechałeś, czy tylko ten fragment, bo ona tam kawałek dalej też się ciągnie? Całą już trasę przejeżdżałem wielokrotnie, nawet jak była budowa. Wcześniej państwo już jechali tą trasą, czy to taki pierwszy przejazd inauguracyjny? No bo ona już jakiś czas trochę już tam funkcjonuje. Ja osobiście śledziłem budowę tej trasy. Prawie że co parę dni, chodząc trzem na spacer. Był pan bardzo niecierpliwy, można powiedzieć. Proszę? Niecierpliwił się pan troszeczkę. Tak, niecierpliwiłem się, kiedy wreszcie nastąpi ten szczęśliwy koniec. Jak podobał się przejazd? Bardzo, bardzo. Widoki piękne, bezpiecznie. Wcześniej pani już jechała, bo ona już jakiś czas istnieje. Jechałam dwa tygodnie temu, ale dojechałam do pewnej części, do góry i była taśma, więc zawróciłam. Mówię, chyba jeszcze nieskończone jest, ale się okazało, że było skończone, tylko że... Jakieś prace były, prawda? Prawki tam były, czy coś takiego. Kulminacyjnym punktem imprezy było losowanie roweru, na który wszyscy niecierpliwie czekali. Ile losowanie roweru? Bierze pani udział w losowaniu? No oczywiście, jasne. Ile losowanie roweru? Słyszałem o tym. I bierz udział w tym losowaniu? Zobaczymy. Niestety, szczęśliwiec był tylko jeden. Pupą.